Tak, no to bardzo serdecznie wszystkich witam w tę piękną, pogodną, słoneczną, upalną wręcz niedzielę. No pożartować zawsze można. Dzisiaj jest, który to, tak się wziąłem na te żarty, że zapomniałem, co to jest dzisiaj za data, 19 września 2021 roku. Mamy nadzieję, że dzisiaj odbędzie się rajza dookoła naszej gminy Czechowice-Dziedzice i myślę, że dojdzie to do skutku. Trochę mi po nogach bluzgo, ale żeby było ciepliej, to przed chwilą widziałem faceta na kolarzówce w krótkich spodenkach, a jest, uwaga, 12 stopni. Do reszty. Na 7 października jestem, cześć, jestem ostatni dzień. Dumą do ciebie. Jedziemy na dół. O! Chodźcie tam, no na i dolarówkę. Chodźcie na dół, bo na dole jest tak. Jest o, dolarówka do ciebie. Kurczę, dziękuję. Ile się za to należy? Nic, zachować pamięci i gdzieś na półce dać i wspominać. Lasy Czarnoleskie będziemy mieli do granicy do jeziora, trochę dalej przez Lasy Czarnoleskie, ponad kilometr, a tak pojedziemy bardzo blisko naszym granicem. Cieszę się, że jesteście, że kochacie rowery, tak, ja kocham rowery, to jest super sprawa. Rower, tak, rower już to wiele razy powiedział, ja też, to jest jak pierwsze litery, ruch, oddech, oddech, wolność, energia, radość. I o tej radości nam dzisiaj nie zabrakło i a fajnie powiedział też, ja to zawsze też powtarzam, włoskim świata Mario Cipollini, który 42 etapy zdobył Giro Italia, powiedział, rower ma duszę, jeśli go pokochasz, da ci emocje, których nigdy nie zapomnisz. Oby tych emocji też nam dzisiaj nie zabrakło i na długo zostało w naszej pamięci. Dziękuję wam. Jeszcze bardzo ważna informacja. Proszę jeszcze. Jeszcze, aha, przepraszam, jeszcze pan kierownik Kaczmeczka. Bardzo ważna sprawa. Kierownik tego pięknego obiektu, Paweł Mizera, Centrum Edukacji Ekologicznej. Prosimy. Którego prezesa jednego z Tomaszy myślę, że jest na miejscu. Dzięki jego pomocy i wsparciu udało nam się zorganizować poczęstunek na koniec regeneracyjny. Także zapraszamy na końcu rajdu wszystkich tutaj na mecie koło odbiór bonu i w Bartku będzie tradycyjny, skromny poczęstunek. To tutaj, tutaj odbiór bonu i poczęstunek w Bartku. Jak ktoś nie będzie chciał, to są chętni.
A to nie wiedziałem o tym. Ale ostatni będzie wiedział, że tu skręcić. No stoi na nogach. Kto stoi? Stoi. No mówiłam, żeby zaczekać, bo to jest tak wąska droga, żeby człowiek nie wiedział, gdzie skręcić, nie? No. Jeszcze grzyby rozbieramy. Patrzcie, co to jakaś nowa dróżka, a chyba i nie znów, ale właśnie poznaj. I my co? Walcownia. Pole walcowania. Kopalnia. Czechowice Dziedzica. Okolice kopalni. Czyli w okolice Gruby. Taki można powiedzieć odcinek specjalny. Północna granica gminy Czechowice-Dziedzice. W większości, właściwie w całości, pokrywa się z dawną granicą prusko-austriacką na Wiśle. Z tym, że jeśli chodzi o tą granicę na Wiśle, to ona nie do końca się z Wisłą pokrywa, dlatego że jest wytyczona według starego koryta rzeki Wisły. Stare koryto rzeki Wisły funkcjonowało do początku lat 50. Potem Wisła była regulowana z racji wybudowania zbiornika Goczałkowickiego. Goczałkowice. To są Goczałkowice? Tak. Dał jak na Wiślance. Tak. Tylko że ta Wiślanka idzie akurat po naszej stronie. Ta Wiślana trasa rowerowa. Ale nie, marynkuje tam do Buterki. No Buterka, tak, tak. To mi się marzy w tym roku jeszcze, bo się mówi taki tam. Kolegę dojdziemy do Brzeszcz, bo kolegę Brzeszcza zostawimy auto, wiesz, żeby tam bliżej po prostu podjechać pod Kraków. Też miałem plany, żeby jechać na Kraków właśnie w maju, no ale niestety nie doszło do realizacji. No, ktoś powiedział, że jak ktoś Pana Boga, to mu powiedz, jakie masz plany. Ktoś to powiedział w kalendarzu. Znaczy się w maju, 3 maja pierwszy raz pojechałem na rower po tym całym COVID-zie, nie? To jeździłem tutaj tylko po Zabrzegu. Nie byłem w stanie dalej jechać. Nie no, tak się męczy.
osłabienie. Tak, tak, i to potworne osłabienie. Wiesz, ja to wiem, kurwa, to chyba albo coś tego, ale tobie tak. Znaczy mi na początku stycznia. Wtedy jeden tydzień, że chcę na nowej promocie, bo nie tam kurwa. To nie mogę nie jadłem tego, no ale gorączki nie miałem, nic. Ja też nie. Stare, stare koryto Wisły, starorzecze. Ale Ślązok z Górolem się dogodą. Zakopanym się przekonałem o tym. Ale kurde się ten pożywa, ja to poznałem teraz. Czyli patrz jakie pięknie, jak się fajnie autem jeździ po Zakopanym. Wiem, widziałem. Ja byłem. Wiedziałem. Ale to jakoś tak jeszcze wtedy tego miałem kolego, nie? Ale nie, teraz to tak samo jak jest, tak samo się dzieje, chłopie, a gdzieś wracał. Jedziemy po południu z Helu. O! Z Helu autem tamto Władysławowa, nie? Też to widziałem. No, o, no, ty. Wszystko stoi, a ja przejechał. Tak. A w Zakopanym jeszcze było tyle ludzi, całe miasto zakorkowane. No to widziałem, gdzieś widać, wszystko stoi, no. Nie? I facet, no, nawet to tam chyba się nagrało nawet. Od skoczni żeśmy tam jechali, od Wielkiej Krokwi. Tak. No i ścieżka rowerowa była, nie? No. A tam pełno ludzi na tej ścieżce, nie? Tak. Zakopane autem to bym się nie odważył nawet jechać. No, pomyślałem, że jeszcze gdzie jechali. Do Nowego Targu autem. Rowerem, autem, no. Autem do Nowego Targu. I to w sumie... W sumie to Zakopane... Byście pociągiem jechali chyba, nie? Tak, ale to Zakopane to przypadek był po prostu. Bo my tam na tę stację poszli, nie? Patrzymy się, pociąg do Zakopanego. A skąd? Z Nowego Targu, nie? Aha. No to jadę. Ja, żebyście autem jechali do Nowego Targu. Tak, tak. Jeszcze trochę było problem z tym dojazdem, bo zazwyczaj to przez Słowację jeździli, nie? Ale Słowacy wprowadzili obostrzenia. Ja myślałem, że jak mam ten paszport covidowy, ozdrowieniec, nie? Tak. Że się da przejechać, nie da się. Ozdrowieńców nie wpuszczają. Nie da się. W ogóle, tylko i wyłącznie osoby zaszczepione, nie? No. No i trzeba było jechać trochę inną drogą, nie? Ale też fajnie. Ale oni, Słowacy, to strasznie zaostrzyli. Tak? Tak. A to tak nieoficjalnie się dowiedziałem, że zaostrzyli, bo tam teraz była wizyta papieża. No i to z tego powodu było. No to można powiedzieć, że tu jest najpopularniejsze miejsce całego naszego regionu. Tak jak widzisz, no tam jest ta Wrocławie, widzę. Też fajnie, też byłeś, nie? Tak. Chyba mile wspominasz Sikorce, jak my jechali w Wiedenie. No, chociaż nie. No, no, tam jest ponad 200 wejść chyba. Tak, tak. A mi tam na wejściach nie zależy, nie? Ale ta Wisła 1200, jak to puściłem, kurde, na drugi dzień już ponad 1000, nie? A oni pewnie myśleli, że to jest cała trasa pokazana. No tak. Super. I ta setna rocznica urodzin papieża też tam dość sporo tego. No, nie to ty, do tego wracam. Wracam, no nie ci, no tak, no bo jestem ja i tego, i nawet księdzu proponowałem. Żeby to mogło. Tutaj są pisarzowice na antenie. Rodzynek pisarzowy. Tak, i za nim Śląskie Morze, jezioro Goczałkowickie. Pozdrowienia dla pani Dorotki. Nie, 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 nie
Także choroba tu jeździł tydzień temu na rolkach, w sobotę. Tu miał przystanek przy tej tablicy. Nie, myśmy was nie widzieli, gdzie byście skręcili. A ja myślałam, że ty znasz tą trasę. Ja tu bardzo dobrze znam, bo ja tu mieszkam niedaleko. Tylko na pamięć nie znasz dzisiejszej. Dobry, Roba, pierdzi. Dobra. Za 100 zł kupić 4 rowery. No, taki dla mądry. Zilatek, karlik, nawet drugi składam. Taki fajny i... Tu jest granica Landek, Bronów, a tam gdzie w prawo jedziemy, to jest Rudzica już. Tak, tu jest Trójstyk, tak. Czyli tu jest Trójstyk, Bronowsko-Landecko-Rudzicki. Kukurydza jest w Rudzicy. A ja dobrze kojarzę, Roberto, to też jest Trójstyk. Landek, jest. Rudzica i Bronów, nie? Landek, Rudzica, no. Bronów. No, no, no. Tam być będą do Rzymki w Bronowie, bo... Tak, w Rudzicy nie ma było. Rok temu nie było do Rzymek. A no, to też jest ten... Rok temu to w ogóle to było tak. Też mam taką folię w ogrodzie. Taką samą, no. Ja sam też sprawił, to by też ludzie tak czasami, a na tą górę jak się nie. O, to pojedziemy moją drogą do pracy. A ty gdzie robisz? Widzę, że tu tam gdzie robisz? Tak, tak, tak. Tak się domyślałem, bo to jest to. Tam będą widzieć, gdzie jechać. Znowu się to tak porozciągało. No nie byłbym sobą, gdybym nie pokazał swojej miejscowości. Po lewej stronie Ligota, po prawej Międzyrzecze Dolne. Trasa mi bardzo dobrze znana, bo tutaj... Nie, 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 to w ogóle nie ten rejon. Trasa, którą też czasami wracam z roboty. Znaczy się jeżdżę, do roboty jeżdżę. Fajną drogę, do roboty, z roboty po drodze. No ale jeszcze ten kopiec, co tam jest, muszę pokonać. Do roboty jeżdżę stałą trasą, a z roboty to już różnie było. Ale zmieszczę się zawsze w tym samym czasie. To jest odcinek Wiślanej Trasy Rowerowej z Zabrzega do Doliny Wapienicy w Starym Bielsku. Mhm. I tam jest taki bar strudzonych rowerzystów. Zmierzonych? Strudzonych rowerzystów. Takie stare rowery tam są powywieszane. Mhm. Kiedyś tam pojechałem i tak się przyglądam temu, co tam sprzedaje. Ja mówię, skąd znam tą gębę, nie? A to się okazało, że facet pracował w kasie biletowej w ustroniu na wyciągu narciarskim Palenica. I był w szoku, że go rozpoznałem. No tak jak go ileś razy go widziałeś. No. Bo kiedyś się mnie pytali właśnie, jak ty się tam dogodasz w tych cechach, nie? Ja mówię, bez problemu. Kląską gwarą się dogadał. Ze słowakami też.
Ktoś mi tam kiedyś mówił, a że się próbował z Czechem po angielsku dogadać. No może i by się dogadał. Czechowice dziedzińca. Po prawej stronie mieszka facet, co mi kamery naprawia. Tak? Tak. Tu w tym budynku. Znaczy takie w ogóle kamery. Tak, tak. Znaczy serwis RTV. No. Ale tu się to wybudowało. Serwis. Toyota. Tu mają bardzo dobry dojazd. Aha, ale to przecież jest kurde to tak, bo to już wiem. Ja tu dawno nie jechałem. No, my tu właśnie. Tak. Jeszcze wiedzą, że nasze chłopy jadą. Jak już się nas poznali, to musisz się tak znać. To jakby nas tak jechało, tak jak na rajdzie bielskim 3000, to korek by było aż do Bielska. Czechowice. Czechowice dziedzice. A pierwotnie jak dostały prawa miejskie, to były najpierw Czechowice. Potem były protesty właśnie mieszkańców dziedzic, że oni też to mieli swoją nazwę. My zrobili Czechowice dziedzice. To do Bielsku Biała, to i Czechowice dziedzice. No to de facto też było scalenie dwóch wsi, nie? Miasta tu dziedzice. Niedawno była właśnie rocznica pożaru rafinerii. W czerwcu była. Jakaś okrągła, ale już nie pamiętam, który to był rok. Ja pamiętam, jak się to paliło. Się zaczęło palić w sobotę. Że to był tylko taki jeden piorun tylko był i akurat trafiło to. Nawet przez moment normalnie wiem, stary badunek. Mówiłem, że tu będziemy wyjeżdżać. Czyli mówiłem prawdę, czy nie? Mówiłem prawdę. Minę objechać. Teraz wszystko na zastrzony posiłek i tak dalej. Na jadło i poiwo. Ja, bo tam gdzie był asfalcik, to było i dobre. A tam gdzie była sutnuwa, no to chyba, żeby te dwa asfalt kładł. Ale to strasznie inwestycji, kanalizację tam budujemy. Dobra. Daliśmy radę i to jest ważne. Czy tam można było? Ale teraz kurczę, koło mnie będą drogę asfaltować. Po ciebie, tak?
Będzie fajnie na rolki. Tak to muszę, kurczę, się szwędać gdzieś po Bronowie, a tak będę mieć koło dołu. Nawet na tym, na Czecho.pl było opisane teraz, nie zawsze. Tak, no to gmina objechana. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie, a szczególnie tutaj panu organizatorowi, tak? Dokładnie praca zaplanowana, tak, znaczy... Ja powiem tak tylko skromnie, ja tylko tak trasy powiedzmy tak gdzieś tam zaznaczyłem, ale tutaj zaś poczęstunek i cała logistyka to tutaj po stronie pana kierownika i pana obywatelskiego komisarza mojego. Którzy mają też jakby dofinansowanie z Urzędu Miasta, za to zachęcamy. Dziękujemy bardzo. Mało dziękujemy. Może nie. Niektórzy uczestnicy może nie wiedzą, że Obywatelskie Forum Samorządowe, także że pan kierownika, ma jakby dofinansowanie z Urzędu Miasta. Także panie burmistrzu w imieniu wszystkich uczestników bardzo serdecznie dziękujemy bardzo. Działa też bardzo pewnie wiele różnych inicjatyw takich właśnie społecznych, także też za to dziękujemy. Tak, no to tym oto optymistycznym akcentem już jadę sam do domu. Miałem jechać jeszcze na Myjnie, ale nie jadę. Tym oto optymistycznym akcentem kończymy tę rajdę. Było fajnie, około 30, całego domu około 30 osób jechało, także będzie relacja. Dziękuję też Czecho.pl i Centrum Edukacji Ekologicznej, a zwłaszcza organizatorowi, czyli Obywatelskiemu Forum Samorządowemu z Czechowic-Dziedzic na czele z panem Grzegorzem Tomaszczykiem. Bardzo serdecznie dziękujemy za współfinansowanie tej rajzy też Urzędowi Miejskiemu w Czechowicach-Dziedzicach. Był z nami pan Paweł Mrowiec, wiceburmistrz, także bardzo serdecznie mu też dziękujemy. No i ze swojej strony też, ze strony uczestników, dziękujemy też panu Jerzemu Bożkowi za prowadzenie tej trasy, tego wszystkiego. A i szczególne podziękowania też do Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach na czele z panem Pawłem Mizerą. Bardzo serdecznie dziękujemy. To tyle z mojej strony. Ja już się też z wami żegnam, dziękuję za oglądanie i do zaś.